Szanowni Państwo, rozpoczęła się wielka przygoda w Świdnicy, przygoda realizacji marzeń, budżet obywatelski. Rozpoczęliśmy głosowanie nad dużą ilością zgłoszonych przez Państwa projektów, 218 projektów. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego, że każdy ma swoje preferencje. Zachęcam, 3 dni głosowania jest czas, jeszcze można rozmawiać, zachęcać sąsiadów, rodzinę, lobować za projektami. Życzę satysfakcji i niech wygrają najbardziej potrzebne, najatrakcyjniejsze projekty. Głosowanie jest dogodne. Można oddać swój głos na budżet obywatelski przez 3 dni, w piątek do godziny 20, w sobotę i w niedzielę od godziny 9 do 14. Tak naprawdę spora grupa osób również jest uprawniona do głosowania, ponieważ możliwość oddania swojego głosu mają osoby, które w dniu wyborów ukończyły 16 rok życia, w związku z tym całe rzesze świdnicze tak naprawdę mogą wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Warunek jest tylko taki, żeby były to osoby zameldowane na pobyt stały bądź też czasowy właśnie w Świdnicy. Zapraszamy wszystkich do 7 lokali wyborczych w 7 dzielnicach, na które umownie zostało podzielone miasto. Mieszkańcy okręgu pierwszego, czyli centrum, głosują w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej. Mieszkańców okręgu drugiego, czyli Śródmieścia, zapraszamy do gimnazjum nr 3 przy ulicy Saperów. Mieszkańców osiedla młodych zachęcamy do głosowania w przedszkolu miejskim nr 16, czyli popularnego Słoneczka przy ulicy Karola Marcinkowskiego. Okręg czwarty to osiedle Zawiszów i tam głosowanie zostało zorganizowane w szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Gala Anonima. Okręg piąty to osiedle Zarzecze. Głosować można w gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej. Okręg 6, dzielnica południowa, głosuje w filii nr 5 Biblioteki Publicznej przy ulicy Kraszowickiej. Natomiast okręg 7, czyli dzielnica zachodnia, mieszkańcy tego rejonu miasta oddają głosy w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej. Wszelkie informacje dotyczące zasad głosowania można znaleźć na specjalnej stronie mójbudżet.swidnica.pl.